No kurwa! Same gówno mi się trafia! Przynajmniej wiem, że tutaj będę mógł wszystkich potrenować jak trzeba. Bug. Ta. Kurde, muszę się wysmarkać. Chwila, moment. Wyłączę na chwilę mikrofon, ale będę dalej grał. Akurat kiedy, kurde, skończyłem robotę, to mi się Delibird złapał. Dobra, nie wiem, jak cię mogę nazwać. Jakiej płci jesteś? Kolejna samica, ja pierdzielę. Niezły harem się u mnie robi w skrzynce na pececie. Nazwę cię... Diana. Dlaczego? Bo nie wiem. Dobra. Rut 214 Delibird. Zapiszę oczywiście. Idziemy na salę. Chyba że moment. Czyżby? Może jeszcze będziemy mieli szansę na złapanie czegoś więcej. Chwila. Trzymam kciuki! Dobra, nie, już kadabry mieliśmy, więc abrę mogę sobie darować. Chociaż z drugiej strony... Niby mogę sobie darować, ale czy jak będę go próbował łapać, to będzie to... A wiecie by co? Walić to. Będzie miał teleport pewnie. Czemu by nie, wiecie co? Mogę! Sobie zostawić w spokoju ich, ale nie muszę! Yeah! Mam dla ciebie idealne imię! Dobra, Ruin Maniac Cave Abra. Mam dla ciebie idealne imię. Oczywiście. Tak jest. I git. RPG, nie oszukuję. Tak jak powiedziałem. Nie muszę łapać poków, które spotkam. Których już ewolucję miałem, albo preewolucję. Nie muszę, ale mogę. Czemu Master Balla zużyłeś na nim? Bo by się przeteleportował. Zresztą gówno mnie Master Ball obchodzi. Właśnie, by the way, może ktoś jakiś fajny itemek będzie miał. Już widzę, jak ludzie, kurde, wrzeszczą na mnie, że... że Master Balla zużyłem na Abrę. Ja na to mam tylko jedno do powiedzenia. Ja gram tak, jak chcę. Jak się nie podoba, to wypierdalać, wyjebane jajca! Move. Nie, nie, stój. Play stack. Samary. Prezent. No, mówiłem, teleport tylko ma. Inner focus. Careful. Dobra. A dlaczego go złapałem? Bo Alakazam jest jeden z moich najlubieńszych poków. Fajnie by było go mieć. Dotrenować, kurde! Ale niestety będę musiał poczekać, aż ktoś padnie. Chociaż tak myślę... Chyba Owlstone'a nie dostanę w tej grze. Myślę nad tym, żeby Hilary już definitywnie do peceta wsadzić, bo... Nic to z niej nie będzie, ale jak wsadzę już definitywnie, to będzie się liczyć jako śmierć, niestety. Wiem, że tego pewnie pożałuję.
ale ten no. Chcę mieć pełną ekipę bogów, a nie tylko kurde jednego, który nas będzie powstrzymywał przed robieniem czegokolwiek. Kurde, gdybym miał Oval Stone, to już by było wiele lepsze. A ta sala jest dość prosta do nawigowania, bo... Czemu? Bo... taki lekki labirynt, ale nie jest zbyt trudny. Okej, nie jest zbyt trudny, ale... No. W ten sposób to się robi. Trzeba worki treningowe ruszać i one tam rozwalają różne rzeczy i... To powoduje, że możemy iść dalej. Ale dobra, rozwalmy wszystkich. Siema! Na gołe klaty, skurczybyku, Reksio cię zje. Jesteśmy karate kładami. Rozwalę, uderzę atakiem miłości w moją pięścią. Hiampi, miłość. Ja cię nie kocham, wypierdzielaj. Mamy problem. Chociaż nie, kurde, ja pierdzielę, jakie macie małe levele. No, Aerial Ace. Haha, fajnie jest mieć zhakowane poki. Tak jak mówiłem, ten, zemsta za to, co działo się w Emeraldzie. Jak oni mogą, to ja też mogę. Chimeko. Psychicznie. Gryź go, Reksio! No! Tak to się robi. O, kurwa. Nikt nie stankuje tego Psywave'a. Jeżeli to będzie krytyk, to będzie źle. O. Dobra, może być, nie jest źle. Chimeko na 34. Dustox. Dawaj. Nie powinieneś teraz zasnąć, Reksiu? W sumie może to tylko działa jak ten jest. O. Nie zdmucha, nie dmucha się moich Pokemonów, skurczybyku. O! Czas wypróbować nowy ten. Nowy atak. Uhuhu! Krytyczny! Nikt nie ma takiego Jolteona jak ja. Przy okazji wrócę do Pokémon Center. Tak przy okazji ten, oczywiście jak widać, ta sala normalnie jest salą walczących bogów, nie? No ale jako, że to jest oczywiście randomizer, to można wszystkiego się spodziewać. W tych skurczybykach. Nawet najgorszych skurczybyczeństw. Oczywiście poza legendarnymi, bo legendarne kurde nie pojawią się wcale, a wcale. Ni u trenerów, ni w dziczy. Nigdy. Cieszę się z tego. Moment. Tak jest. Lecimy. Kurde, naprawdę szkoduję, że tego Oval Stone'a nigdzie nie ma. Ja chciałbym mieć Chansey, ale... Chansey to dobry pok, ale... Jak nie mam żadnego dostępu do tego, co trzeba, to walić to. Gdzie ja muszę iść? Tędy. Nie, chwila. Trochę ta sala jest dezorientująca. Ups, sorry. Nie, nie z tej strony, kurde! Z tej! Chwila. Dobra, jest. Dobra. Zablokował mnie skurczybyk. Jakiś karate kład, wiem, kłady są fajne, bo można nimi robić brum brum. Ohoho! Jak możesz! Dobij mnie jeszcze bardziej. Crunch! Tak myślę, że jak przed następną sesją zrobię taki grinding jeszcze, to trenuję wszystkich do tego nieszczęsnego 40 levela.
Chociaż to będzie dość długa robota, bo... w trawce chyba tylko jakieś 20 są. Ale trenerów zawsze można rozwalić. Ten jeden tam zawsze był. Ten, co go rozwaliłem. Na nim może działać ten... versus Seeker. Tak sądzę. Będzie dostawał mi expa. No trudno, i tak przecież wszystkich będę trenował. Więc walić to. Focus Band. Bo o! Też mi kurwa zjeb zablokował. Jesteśmy karate kładami. Zamknij ryj. Zejdź mi z drogi, bo jak nie, to cię Reksio za dupę ugryzie. Beldum. Okej. Jest po części psychiczny. Chyba. Nie jest? Oscar OP, please do not nerf. Bounce. Oscar podskoczył. Reksio też umie podskakiwać. Jak sobie leżysz brzuchem do góry. Kurde. Midorina, tak? Leżysz sobie brzuchem do góry, drzemiesz, a tutaj nagle Reksio, kurde, zeskakuje skądś na ciebie na brzuch i oh my god, it's super effective! Dobra, jak ja to... Skurwysyny głupie wy... Muszę wyjść z tego jebanego, z tej jebanej sali, chociaż... Nie, muszę wyjść, kurwa. Te jebane kurwiszony mi... Złaś, ja pierniczę! Nieprzemyślana ta sala jest w ogóle, chyba że gdzieś była jeszcze jakaś... Była jeszcze jakaś inna droga. Ale nie wiem. W sumie w dupie mam. Więc tak, co tutaj... Chyba kojarzę, co trzeba robić. Ciebie muszę chyba popchnąć tu. W ten sposób. Jakoś te opony trzeba rozwalić. Ale jak? Wiem jak. W takim razie ty. Idziesz tędy. Na swoje miejsce. Dobra, ciebie muszę rozwalić, bo... Spokoju mi nie dasz. Jesteśmy karate kładami i ta. Gówno nie obchodzi, co masz do powiedzenia. Armaldo. O! On też jest fajny! Tak. Zobaczcie, jakie ma oczy, kurde. Wystają mu, kurde, z gęby. Nie, z czachy. Czy to nie jest, kurde, zajebiste? Ubij go. O Jezu Chryste, nie denerwuj mnie! Wiem, że się sprotektował! Ja pierdolę! Jakbym ja, kurde, protekta używał cały czas, to by nie działało tak często! Wybacz mi, ale to było konieczne. Nie hejtuj mnie, Armaldo! Like, comment and subscribe! Take, item, give, lucky egg. Jest. Chociaż w sumie nawet ten normalnym można rozwalić go. To znaczy, że chyba wszystkich rozwaliłem, bo jak kłady, to chyba jest ich czterech, nie? Fuck me. Wydaje mi się, że tak, rozwaliłem wszystkich, tak więc pójdę definitywnie do Pokémon Center, zanim zacznę tutaj robić cokolwiek. I pozdrawiam wszystkich. Też może wolę Simona zostawić. Gif. Focus Band ci dam. Ej, kurde, nie dałem ci? Cholera jasna.
Tak. Dobra, i jest git. Dobra, ile już nagrywam? Myślę, że gdzieś tak do drugiej jeszcze posiedzę, czyli mam jakąś godzinkę. Mimo tego, że wolałbym, szczerze mówiąc, już zakończyć tą sesję i podtrenować wszystkich, ale co mnie tam. Bo wiadomo, nigdy nic nie wiadomo. Może w następnym, kurde, kącie czai się na nas trener, który da nam wpierdol. Taki, że zapamiętamy to na resztę swojego życia. Tak więc no, dotrenuję wszystkich do 40, bądź co bądź. Zresztą pewnie i tak naturalnie do tych leveli dotrenujemy Reksia, Simona i Oscara. Więc myślę, że powinno być git. Let's fucking go, bitches. Co my tutaj mamy do roboty, jak to ogarnąć? Myślę, że to trzeba najpierw tak zrobić. Kurde, czemu nie możesz tej cholernej małej dziurki przeskoczyć? No co ci szkodzi? Nie, nie mogę, bo ja mam beret! No dobra, niech ci będzie, jak sobie chcesz. Nie, co ja robię? Stój. A może? Może dobrze robię, chwila. Dobrze robię, dobrze robię. Pist. Okej, ciebie muszę tutaj przesunąć. Lepiej przesunąć niż posunąć, he? Już chyba widzę, co mam robić. Nie, kurde, nie! Lepiej by było, jakbym mógł po prostu podejść do tego worka i zinteragować z nim, wcisnąć A i się zapyta mnie, czy chcę przesunąć, czy nie. To by było lepsze. Po tej stronie jeszcze trzeba. No ja pierdolę! Ta sala jest wkurzająca. O mój Boże, przestań! Okej. Jeszcze. No, i git. Mamy otwarte przejście! Co teraz się stanie? Szaleństwo, kurde! Dobra. O, ja pierniczę! A nie, dobra. Dobra jest. Jak tam nasza drużyna. Oscar, spamuj tym. Jak to się nazywa? Judgmentem. To nam da zwycięstwo. Hello, I'm pleased to meet you. Jestem Meilin, jestem liderką. Nie jestem pewna, co to znaczy być silną i jak być liderką, ale dam z siebie wszystko, co mogę jako liderka. Biorę walki bardzo serio. Więc jesteś gotów? Jestem! Piernicz, piernicz, piernicz! Esteban! Masz plaster na nosie! Victreebel, o kurwa! Nie, nie jest źle! Tak, Judgment. W sumie mógłbym też ponakupywać jeszcze te TTM-y i... nie muszę. Przecież pouczyłem i Adultoisa, i Afro. Wszystkiego, co tylko mogę. Jestem mistrzem. Użyj czegoś głupiego. Nie tego. Nie wiem, czemu naśladowałem teraz Kena. Wiem, że to na pewno kolejny Judgment by go ubił, ale może chybić zawsze. Nie krytyk, nie krytyk! Dziękuję. Dawaj! Oscar! Osądź go! Jest winny!
Nawet Phoenix Wright by ci nie pomógł. Taki jesteś winny. Bibarel. Po części jest... możesz mieć jakiś Earthquake czy jakieś inne gówno. Cholera jasna, ale... walić. Jesteś po części wodny na pewno. Amnezja. Special Defense. Ale to nic. Jakby co jeszcze mamy Rock Smash. O fuck. O nie! Okej. Okej. To połowę zawsze chyba zmniejsza, nie? Dobra, chyba nie. Tak czy owak. Uhuhu! Oscar! Porygon Z! Jesteś psychiczny chyba. Więc? Czy normalny tylko? Kurwa, normalny. Magnet Rise. Coś mi się to nie podoba, ale zrobię tak. Signal beam. Okej, dobra. Cieszę się, że się uzdrowiłem. BOOM, BITCH! HAHA! I shall admit defeat, nie doczytałem. Okej, wygrałeś. To była ciężka przegrana, szczególnie dlatego, że mój Jolteon spamował cały czas tym samym atakiem. Ale dużo się z niej nauczyłam, że nie zadziera się kurde z TM-ami. Proszę zaakceptuj tą odznakę. Zaakceptuję ją. Powinnam wyjaśnić ci o tych odznace. Z nią możesz używać Flya poza walką. I skoro masz już 4 odznaki, Pokémony, które dostajesz z wymiany, będą się ciebie słuchać do 50 levela. Okej, proszę weź to. Żeby to było coś dobrego. Jump kick! Ten ruch zadaje obrażenia... Zadaje obrażenia i... leczy cię, tak? Chwila. Nieprawda. Jump kick to... kopniak. Zobaczmy, kto może się tego nauczyć. Hilary może. Już mi się to nie podoba, ale co mi tam? Lecim do domu. Znaczy nie do domu, tylko do Pokémon Center. O, kurde! Hej Maciek, proszę, możesz mi pomóc? Jakieś Team Galaktyki debile zabrali mój Pokédex. Musisz mi pomóc, żebym go odzyskała. Będę czekać przy warehouse'ach, czyli przy tych... tam, gdzie rzeczy się przechowuje. Proszę przyjść. Jezu Chryste. Ja pierdzielę, jesteś silną, niezależną kobietą, sama sobie dasz radę, a i przy okazji. I... Oscar... tak o. Oscar też jest OP. Tak więc... item take. Damy ci oczywiście Lucky Egg. Tak więc no. Tak jak to pomyślałem, tak chyba zrobię. Zostawię Hilary w pececie, bo ona za bardzo nas spowalnia, mi się wydaje. Wolę mieć pełną ekipę 6 boków. Najgorsze jest to, że nie wiem, jak można tutaj Ovalstone dostać, bo wiadomo, zrandomizowane i co nie tylko.
Tak więc no, zostawię definitywnie ją w PC-cie i to będzie się liczyć jako dead. Mimo tego, że ona tak naprawdę nie będzie deadnięta. Nie no, sorry, ale taki mamy klimat. Dobra, ciebie zostawię tutaj. Niech będzie, dam jeszcze jedną plus 5, plus 1. W tej sesji trzy poki umarły mi, dobra. Move. Wezmę Abrę. Gigit. Mam jeszcze dużo kasy? Ile mam kasy? Najgorsze jest to, że no... Szkoda, że więcej tego nie mam, bo... Chętnie bym pouczył moje poki innych ruchów. O! Możesz Muddy Water się nauczyć. Volt Tackle, Hydro Cannon, Bite może? Chociaż nie, nie Bite. Brick Break, Hyper Voice. Nie. Silver Wind. Nie. Stomp, Bug Buzz. Może! O kurde, zajebiście! Wing Attack. Też może, ale nie, nie damy mu, bo... Afro też może, oh my god. Chwila. Jakie ty masz staty w ogóle? Tak, fizyczny atak do dupy, ale specjalny tak nie jest zły. Specjalna obrona do dupy, o mój Boże. Ale za to defense. Czyli furorę zrobisz tylko absorbem, który furory też nie robi. O Jezu Chryste. Chyba teraz będziemy musieli rozwalić tych debili po raz kolejny. Nie mogę po prostu spierniczyć stąd, Jezu Chryste. Nie chcę mi się jej pomagać, tym bardziej dlatego, że to będzie podwójna walka. Chyba teraz. Właśnie, switch. No to dobra, trzeba iść. Gdzie te hangary były? Tam były chyba. Tam, gdzie tych dwóch debili stało, o właśnie. O! Przepraszam, ale musiałem se... kichnąć dwa razy. Nie ma tu nic? Ach, fuck this w takim razie. Co? Wzięłaś twojego kolegę ze sobą, żebyś mogła odzyskać swój pokiedeks? Po co wam kurwa to gówno jest? Nawet nie jest kompletne. Będziemy, no... Wyślemy was oboje do waszych mamuś. Hej Maciek, proszę, możesz mi pomóc? Pamiętasz Team Debilactic? Tych okropnych, powalonych ludzi? Próbowali ukraść... papierki. Profesora Rowana, profesora Rowa w Jubilife, pamiętasz? Wbiegłam w nich i zabrali mi pokédex, ponieważ nie mogłam ich nastraszyć moimi strasznymi, przerażającymi pokami. Proszę, potrzebuję twojej pomocy. Walcz z nimi razem ze mną. Ty i twoje pokemony razem ze mną i moimi. W ten sposób zjednoczeni nasza drużyna marzeń nie ma szans, by przegrać. Mam nadzieję, że kurde twoja sztuczna inteligencja będzie lepsza od tamtej zielonej. Może to nie będzie podwójna. Shit będzie. Gurmi i Diglett. O, Turtwig. Serio? Do tej pory powinnaś mieć Grotla przynajmniej. Jesteś roślinny czy robalowy? Nieważne, Mega Drain na Diglecie. O nie. Simon żyj. Oczywiście! Nie przeklinaj Turtwig, to jest let's play dla porządnych ludzi, kurwa! Tak. Dziękuję. Jesus Christ, ja pierdolę. Chociaż Aqua Jetem chyba więcej byś zadał. Jest git. Wow, dziękuję, nareszcie coś robisz.
to Drio jest fajny. Ale cóż, jak wpierdzić trzeba dać, to trzeba dać porządnie. Przydałby się dla Simona jakiś kamienny atak. Jej, dobra nasza. Przynajmniej Turtwig robi... O. Zrobimy tak. Haha! Przewidziałem to. Chociaż nie, dostałby normalne obrażenia, ale Lanturn jest jeszcze elektryczny. Czeka cię kara! Sędzia Anna Maria Wesołowska. A dobra, nie jest wcale takie dobre. Przestańcie mnie atakować! Oni dobrze wiedzą, że to jest Nuzlocke i chcą mnie załatwić. Żeby moje serce się przekroiło na 50 części. Dobra. Ale nie pozwolimy im na to. Nie! Która godzina? Okej, jeszcze jest git. Jego możecie atakować, mnie ten Luxio nie obchodzi. On nie jest mój. Dobra, jest. Uhuhu! Kolejny level dla Oskara. Tak. Sąd ostateczny. Przed nim nikt nie ucieknie. A jak jest... Jaka jest kurde kara? Śmierć! Tak się kurde robi! O! Właśnie wyrzuciłem moją puszkę Coca-Coli do śmieci. A oto śmierdzi! Nasze Pokémony są do dupy. Powinniśmy zdobyć te z kwatery głównej. Kogo obchodzi jakiś Pokédex? No właśnie, więc po kiego chuja go wzięliście? Team Galactic będzie miała wszystkie Pokémony na całym świecie. Nie! We wszechświecie! Weź go, weź ten twój rzęch. Te rzeczy, które mieliśmy w warehouse, zostały już ruszone do Pastoria City. Więc powiedzmy, dostaniesz za swoje, jak dostaniesz twoje i uciekaj, tak jak jesteśmy tymi debilami. Co się dzieje? Czemu Team Debilactic jest na ulicach w... Jakby to było ich miasto. Może tu mieszkają, Dawn? Przestań mieć Dawna. Maciek, dziękuję bardzo mocno. Byłabym zgubiona bez twojego Pokédexa. Oczywiście nie mogłabym pójść do Rowa i poprosić o kolejnego. Jest bardzo potrzebny dla profesora Rowa w jego badaniach. Więc Maciek, co będziesz teraz robił? Myślę, że pójdę do Pokémon Mansion na Route 212. Słyszałem, że tam pokazują rzadkie Pokémony dla ludziom. Ludziom! Oś! Wypierdzielaj, debilu jebany! Nie cierpię go. Myśli, że jest taki fajny, że jest zajebista, jak zwykle się spóźnił.